Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab, a ja dzisiaj mam zamiar wypożyczyć te BMW i3S z InnoGigo w celu pojechania na Verve Street Racing. Dodatkowo ten samochód będę miał przez 3 dni, mam zamiar zrobić przynajmniej 1000 km, no i będzie test auta elektrycznego, czy da się takim samochodem podróżować po Polsce. To jeszcze tak szybko przypomnę wam, jak się wynajmuje te samochody z InnoGigo. Po pierwsze, znajdujemy ten samochód na mapce, na aplikacji i w momencie, kiedy już jesteśmy przy aucie, musimy zeskanować ten oto kod, który jest na tylnych lewych drzwiach. W tym momencie auto nam się otwiera i mamy teraz 3 minuty na to, żeby go odpalić. Jedną rzecz, którą powiem zanim zaczniemy to właśnie robić, to, że każde BMW z InnoGigo powinno być wyposażone w ładowarkę, co jest dosyć oczywiste, no bo po części autem się steruje właśnie przez telefon. Niestety ładowarki są nagminnie kradzione, w tym wypadku tutaj też nie ma. Jeżeli chodzi o samo odpalenie, to tutaj po prawej stronie kierownicy mamy taki joystick, mamy przycisk Start and Stop. Wciskamy go. W tym momencie można powiedzieć, że auto jest odpalone. Druga rzecz to na konsoli centralnej mamy przycisk od hamulca ręcznego. Zaciągamy go w ten sposób, a w ten sposób on jest odblokowany. Hamulce są odblokowane i tak naprawdę możemy wybrać bieg, w tym wypadku oczywiście wsteczny, bo muszę wycofać i auto już jedzie. BMW i3 jest już na naszym rynku od 2013 roku, czyli już 6 lat, a to dosyć dużo. Mimo wszystko design tego samochodu właściwie w ogóle się nie zestarzał. Ten samochód dalej wygląda nowocześnie. To, co mi się osobiście podoba, to bardzo proporcjonalny grill, a właściwie jego atrapa, no bo przecież tutaj chłodnicy nie ma. Również te światła są one rzeczywiście zupełnie w stylu BMW. Oczywiście dużo osób może twierdzić, że ten samochód jest delikatnie niezgrabny i przypomina trochę starego Citroena Kaczkę, ale został on zaprojektowany do miasta i właśnie w mieście takie samochody wyższe, krótsze, węższe sprawują się idealnie. To, co wyróżnia BMW i3 na tle innych samochodów elektrycznych, na przykład Fiata 500, Opla Corsy, Nissana Leaf czy innych małych hatchbacków elektrycznych, to, że ten samochód, tak jak Tesla, został zaprojektowany od razu jako auto elektryczne, a to jest dosyć istotne. Właśnie budowa tego samochodu czyni go wyjątkowym, ponieważ nadwozie, które jest w pełni karbonowym monokokiem, przypomnę tylko, monokok jest to taka jednolita konstrukcja, wykonana oczywiście z włókna węglowego i w tym stylu buduje się super samochody, a nawet bolidy F1. Jeżeli chodzi o ten przedział cenowy, to jest to jedyny samochód, który jest właśnie w takiej technologii zaprojektowany. Na czym ona polega? Chodzi o to, że zawieszenia są połączone taką ramą, w której się mieszczą baterie. Baterie mieszczą się tutaj na dole i na to nałożone jest te karbonowe nadwozie. Dzięki tym wszystkim zabiegom udało się uzyskać dosyć dobrą wagę jak na auto elektryczne. Samochód waży w zależności od wersji od 1250 kg w górę, a właśnie między innymi waga jest bardzo istotna, by mieć przyzwoity zasięg. Jeżeli chodzi o tył samochodu, to uwagę zwracają dwie rzeczy. Pierwsza to światła schowane za taką blendą, a druga rzecz oczywiście brak rury wydechowej. Okej, ale jest to wersja 3S i czym ona się tak naprawdę różni od zwykłej wersji? Przede wszystkim jest tu mocniejszy silnik, mocniejszy o 16 koni, ale silnik to nie wszystko, ponieważ jest tu twardsze zawieszenie, są tu inne koła, bo są 20-calowe felgi zamiast 19, jest tu też inny wygląd. Wspomniałem wcześniej o kołach i myślę, że tutaj parę słów należałoby powiedzieć, bo i 19 i 20 zostały specjalnie zaprojektowane do tego samochodu, co może być istotne przy wymianie opon. Oczywiście opony są dostępne i letnie, i zimowe, nie ma tutaj większego problemu. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że opony, które są projektowane pod jeden samochód, one zazwyczaj są droższe i w tym wypadku komplet opon to jest około 2000 zł. Okej, widzieliście już auto z zewnątrz i teraz jak ma się teoria do praktyki? To dzięki temu, że auto jest
wykonane w technologii monokok umożliwiło całkiem ciekawą konstrukcję tylnych drzwi. Dzięki takiej konstrukcji i to, że auto jest wykonane z włókna węglowego, to można było zrezygnować ze słupka B. Auto dalej ma bardzo mocną konstrukcję, jest super sztywne, a jako ciekawostka pasy są umiejscowione w tylnych drzwiach. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o wstęp. Tak jak mówiłem, zamierzam ten samochód wynająć na 3 dni. Teraz zapytacie, pewnie będzie dużo kosztowało. No właśnie niekoniecznie, bo po przejściu pewnego okresu auto przechodzi w tryb wynajęcia dobowego. Dobowe wynajęcie tego samochodu kosztuje 290 zł. To nasze Anko. No szukaj, gdzie jest Anko? Fajne, ale wolałam białe. Białe ci się bardziej podobało? To jest... Poczekaj, czekaj, bo to nie takie łatwe. Żeby go otworzyć, to ja muszę włączyć aplikację. Otwórz. I teraz musimy się zapakować. Tetris? Tak. Co ty o tym sądzisz? Zapakujemy się, zmieścimy się. No i generalnie na weekend zabrać się da. Umiesz otworzyć tylne drzwi? Tak. To pokaż, jak otwierasz. Jak? Tutaj? Nie. Tylne drzwi o tu się otwiera. O, wow. Jakie kosmiczne rzeczy. No, to jest plus i minus. Wygląda fajnie, ale o minusach pogadamy później. To jak ci się podoba na samym początku? Znalazłaś jakieś różnice? Żadnych. Oprócz tego, że jest ładniejszy design. Tak, rzeczywiście jest tutaj prawdziwa deseczka zamiast plastikowego aluminium, ale są też niebieskie pasy. Fajne? No, mega. No dobrze, można powiedzieć, że już chyba finalnie wystartujemy. Baterii w tym momencie po doładowaniu i jakimś kręceniu się po mieście zostało na 139 km, a to trochę niedobrze. Zobaczymy, jak nam się będzie zużywać w trasie. Generalnie wspominałem wcześniej Wam o aplikacji PlugShare. To jest ta aplikacja i tutaj mamy podgląd do wszystkich ładowarek, które są. Więc wariant pesymistyczny jest taki, że na pierwsze tankowanie zatrzymujemy się pod Płońskiem, to jest 64 km stąd, jeżeli okaże się, że nam zużywa mocno baterię. W wypadku, kiedy będzie troszkę lepiej, zatrzymamy się na ładowarce Greenwaya, która jest pod Mławą. Do Mławy mamy 130 km, czyli właściwie no, jest bardzo blisko, tutaj jest 10 km bonusa, ale wydaje mi się, że jak będziemy jechać, to zużycie spadnie, czyli realnie będziemy mieli większy przebieg niż pokazuje to. Dwie dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że ze wspomnianych kilometrów zrobiło się 151, a przejechaliśmy jakieś 2 km, więc to dobrze. To oznacza, że rzeczywiście do tej Mławy może się udać dojechać. A druga rzecz jest taka, że jesteśmy na trasie łazienkowskiej, gdzie jest ogromny korek, jak codziennie w godzinach popołudniowych. Ale jest dobra wiadomość, bo jesteśmy samochodem elektrycznym, więc możemy jechać bezkarnie po buspasie. Więc właśnie w tym momencie z tego przywileju korzystamy. Warto by było poopowiadać o trybach jazdy, jakie mamy w tym samochodzie. W zwykłej trójce mamy 3 tryby. Jest to tryb Comfort, tryb Eco Pro i Eco Pro Plus. Czym one się różnią? Tryb komfort, powiedzmy, jest to trybem standardowym, w którym właściwie wszystkie urządzenia w samochodzie działają normalnie, auto ma normalną moc. Tryb Eco Pro jest trybem oszczędnym. W tym trybie część urządzeń, które pobiera prąd, wchodzi w taki tryb energooszczędny. Ścisza się muzyka, dmuchawa działa wolniejszym biegiem oraz ta precyzja pedału gazu jest mniejsza, on po prostu gaz jest delikatnie ospały. Natomiast tryb Eco Pro Plus jest trybem już wybitnie oszczędnym. Mamy tutaj ograniczenie do 90 km na godzinę tylko. Dodatkowo jest wyłączona klimatyzacja, więc myślę, że w takich warunkach jak mamy dzisiaj, czyli około 27 stopni na zewnątrz, no jest to tryb nieużywalny. Ale jako, że my mamy wersję S, tak zwaną Sport, to mamy jeszcze dodatkowy tryb, Sport. I co ten tryb robi? Generalnie ten tryb Sport bardzo mi przypomina przycisk Sport W46 M3,
który tak naprawdę jedynie na co wpływał, to zmiana czułości pedału gazu. I tutaj jest dokładnie tak samo. Pierwsza stacja ładowania i jest już gęsto. Jest druga i trójka, która się ładuje i mamy problem, ponieważ ta stacja posiada tylko jeden kabel CCS. Więc jeżeli byśmy chcieli tutaj zatankować, to musielibyśmy poczekać, aż ta i trójka się zatankuje. Więc co? Siadamy do samochodu i spróbujemy jechać dalej. No niestety się nie udało nam zatankować na stacji, którą planowaliśmy, więc wybraliśmy ten bardziej ambitny plan z Mławą. Mam nadzieję, że tam już nie będzie kolejki, bo kolejnego już planu C nie mamy. Ale jest to też dobry moment, żeby porozmawiać o wnętrzu tego samochodu. Nie wiem, czy wiecie, ale do produkcji i trójki, na przykład tej deski rozdzielczej, użyto butelek PET. Tak, czyli ta deska jest w 100% z recyklingu. I wiecie co? Jest wiele samochodów, na przykład produkcji amerykańskiej, które mają tam skóry i niby lepsze materiały, ale spasowanie ich jest tragiczne, a ta deska, która pochodzi ze zużytych butelek PET, jest naprawdę idealnie spasowana. Te auto, ja wiem, to jest nowy samochód, on nie ma dużego przebiegu, ale mimo wszystko tutaj nic nie trzeszczy, jest wszędzie równe szparowanie, więc no, to imponuje. Jeżeli mówimy o wnętrzu, no to warto też powiedzieć o designie. Mi osobiście ten minimalizm, który widać tu na desce rozdzielczej, bardzo się podoba. Marcin, a możesz powiedzieć nam coś o tych ampero... Ampero godziny. No właśnie, ampero godziny. InnoriGo posiada wszystkie BMW-ki, wersje zwykłe oraz S, w wersji 94 amperogodzinnej. Jest to ta środkowa wersja, mamy wersję 60 i ponad 100 amperogodzin. I o co z tym wszystkim chodzi? Generalnie oczywiście jest to pojemność baterii. Im większa ta cyfra, tym pojemność jest większa. Ale ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale dlaczego i trójka ma taki mały zasięg, skoro Tesla również ma baterię w okolicach 90 amperogodzin, ale ma większy zasięg. No właśnie, bo to wszystko zależy również od woltażu. Tesla śmiga troszkę na większym woltażu, tam jest 375 V, i trójka jest zrobiona w standardzie 350 V, więc potrzebuje więcej amperów, żeby wygenerować taką samą ilość w watach. Skoro jesteśmy przy bateriach, to pogadajmy w ogóle o cenach części zamiennych. Jak myślicie, ile kosztuje nowy silnik ASO do takiej BMW-ki? Okazuje się, że nie jest to bardzo przerażająca cena. Silnik kosztuje w okolicach 16 tysięcy brutto, więc uważam, że jak za nowy silnik z ASO, nie jest tak źle. Gorzej natomiast jest z bateriami. Bateria kosztuje w okolicach 9 tysięcy złotych brutto. Ok, tylko pamiętajcie, że tych baterii jest 8 w tym samochodzie. Tak, więc jeżeli rzeczywiście się okaże tak, że z biegiem czasu te samochody będą mocno traciły zasięg i te baterie będą się niszczyć, no to mamy problem. Bo jeżeli ten samochód będzie miał 8 lat, to będzie pewnie miał wartość, nie wiem, z 30-40 tysięcy złotych. No i pytanie jest, czy ktoś wtedy będzie w stanie zainwestować w nowe baterie z ASO. Domyślam się, że pewnie nie, więc ciekaw jestem, jak zareaguje rynek, czy pojawią się jakieś zamienniki, czy baterie do elektrycznych samochodów będziemy kupować na AliExpress. Nie wiem. Powoli zaczynam czuć dreszczyk emocji, bo zostało 26% baterii, zasięg w okolicach 60 km, jakieś 30 km do Mławy, ale jesteśmy na to przygotowani. Wziąłem ze sobą powerbank, więc w razie czego to będziemy i trójkę ładować z powerbanka. Niestety, to, że zatankujemy nawet w Mławie do pełna, to tak czy inaczej nie dojedziemy do Sopotu, bo będzie tam w okolicach jeszcze nam 200 km, więc tak czy inaczej będziemy musieli jeszcze gdzieś się dotankować. Jesteśmy w Mławie i całe szczęście ładowarka Greenwaya jest wolna, więc ja już mam odpaloną apkę
i pokażę Wam krok po kroku, jak to się ładuje. Też będę to robił pierwszy raz. Zaczniemy od otworzenia wlewu. Mamy tutaj trzy rodzaje przewodów. BMK i3 śmiga na przewodzie CCS, więc go wybieramy. Wrzucamy to. Ładowanie jest uruchomione, więc już się ładujemy. O, to jest super, bo na ekranie widzimy, jak auto jest mocno naładowane. Do pełni naładowania będzie aż 1,5 godziny, co się spodziewałem, że to będzie sporo. No i tyle. Oczywiście możemy zakończyć wcześniej to ładowanie. Myślę, że naładujemy się do jakichś 80%, wtedy to ładowanie jest najszybsze, te ostatnie 20% rzeczywiście trwa dłużej. A że tak czy inaczej będziemy musieli jeszcze raz się gdzieś zatrzymać, no to cóż, tam się doładujemy więcej. Pora na postój, więc pewnie to, co kierowcy aut elektrycznych robią dosyć często na drodze, czyli piją kawę. Z mlekiem, kawa z mlekiem. Kawa z mlekiem. To, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o ładowarki Greenwaya, to cały czas mamy podgląd do tego, jak samochód się ładuje. Więc to jest ciekawe. Co mnie bardzo dziwi, jest to, że czas pełnego ładowania to jest 20:25. Czyli w tym wypadku oznaczałoby, że samochód zamiast tam około planowanej prawie godziny naładujemy w około 1,5 godziny. Więc w tym momencie tak naprawdę, zakładając, że mielibyśmy jechać samochodem z instalacją gazową, który też dosyć długo się tankuje, plus do tego kawa, łazienka, jakieś zakupy, to ten czas ładowania samochodu elektrycznego nie jest tak bardzo przerażający. To powiedz mi, ta nasza podróż. Przejechaliśmy już około 150 km. Co Ci się podobało, co Ci się nie podobało? Takie pierwsze wrażenie jest, że w ogóle nie jestem zmęczona. A Ty? No właśnie nie. I myślę, że to chyba nie wynika z, nie wiem, z komfortu foteli, czy z twardości zawieszenia, bo ten samochód jest dosyć sztywny. Myślę, że to wynika z tego, że jest po prostu cicho. Jest cicho, tak. To, co ja muszę powiedzieć, to to, że jest bardzo dobra pozycja za kierownicą. I to jest pozycja typowo BMW-kowa, czyli możemy fotel mimo wszystko postawić bardzo nisko. Ja wiem, że ten samochód jest wysoki, bo tak jak wspominałem wcześniej, w podłodze mieszczą się baterie. Ale sam fotel można mocno opuścić, kierownicę można wyciągnąć mocno do siebie, ona też ma taką pozycję pionową, czyli nie tak jak w francuskich autach w ten sposób, ale ona czuć po prostu, prowadząc ten samochód, że rzeczywiście to jest BMW. I to, co mi się bardzo podoba w BMW w porównaniu do innych samochodów elektrycznych, to to, że ten samochód widać, że wyprodukowanie go rzeczywiście kosztowało, więc ta wydaje się spektakularna cena za ten samochód w okolicach 200 tysięcy jest naprawdę w tym samochodzie widoczna, bo w porównaniu do innych samochodów, Nissana Leafa i tak dalej, to to są takie zwykłe plastikowe auta, które dalej są drogie, a są po prostu wykonane dużo gorzej. Z tego, co widziałem na aplikacji, to mamy około 80%. Co ciekawe, w międzyczasie dojechała druga i3. Dzisiaj pierwszy raz na Mazury lecę, co nie? Właśnie próbuję... 450 km zrobiłem i... Wow, to grubo. Ładowaniach i teraz technikę próbuję, jak lecę. No właśnie, i jaką prędkość Pan dobiera? Tak jest najlepiej. Oj, to jest ciężko powiedzieć, zależy na jakiej trasie, bo gram to stradzie, to ja lecę 130-150. Naprawdę? Tak? Dobra, no to ja nie przeszkadzam, to do zobaczenia. Trochę jest ciemno, ale mam nadzieję, że wybaczycie. Jak się okazuje, auta elektryczne łączą ludzi. Tak jak może kiedyś ta motoryzacja wyglądała 20-30 lat temu, że ludzie rozmawiali ze sobą na CPN-ie, stojąc w kolejce, no to tutaj tak samo to wyglądało. Ale wracając do samochodu, tankowaliśmy się 1,5 godziny, bateria 85%, to nam daje zasięg 160 km, czyli jest już dosyć blisko, żeby dojechać. Myślę, że zrobimy jeszcze jedno takie krótkie ładowanie. Ostróda i kolejna stacja ładowania. Tym razem już musimy się naładować do pełna. Jest wtedy szansa, że rzeczywiście do Trójmiasta uda nam się dojechać na tym ostatnim tankowaniu. Jesteśmy naładowani już do końca. Wiecie co? Ładowanie, jeżeli jesteśmy tutaj sami, trwało około 30 minut. W tym czasie naładowałem około 80% baterii, więc wow, szybko. I zauważyłem pewną zależność. Wszyscy mówią, że ładowanie jest w miarę szybkie do 80%, a później spada. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest i już teraz wiem. Generalnie
jeżeli bateria była w tym przedziale do 80%, no to ładowarka ładowała mocą 30 paru kW. Im bardziej ta bateria była pełna, to moc spadała, aż finalnie ładowała coś w okolicach 8. To, o czym należy wspomnieć, to bardzo dobre światła w tym samochodzie. Te LEDy robią naprawdę świetną robotę. Dodatkowo bardzo przyjemny kolor jest tych świateł, zupełnie nie męczący. Ja oczywiście jadę teraz na światłach mijania. Zobaczcie, jaka się magia dzieje po włączeniu długich. Widzicie? To jest po prostu niesamowite. Nie, to jest widoczność na, nie wiem, patrząc po słupkach, na 300 metrów. Udało się, jesteśmy w Gdańsku i czas podsumowań. Wiecie co, wiele osób myślało, łącznie ze mną, że dojechanie elektrykiem z carsharingu nad morze jest jakąś wielką misją. Wiecie co, no wcale nie. Tak naprawdę wystartowaliśmy około 17, dojechaliśmy około 24 i szczerze w tym kompletnie nie ma nic trudnego. Infrastruktura jest już elektryczna taka, że bez problemu tym samochodem można dojechać. To, co jest trochę irytujące, to kolejki na ładowaniu. Te szybkie ładowarki naprawdę robią magię, bo teraz jestem podłączony do 50-kilowatowej i powiem szczerze, sami zobaczcie, z jaką prędkością tutaj się bateria napełnia. Te kilometry naprawdę idą szybko. Ja tutaj jakieś, nie wiem, 5 minut temu wylądowałem z baterią na 20 km, w tym momencie jest 50. Jeszcze chwilkę posiedzę, żeby mieć 70 około kilometrów, tak żeby jutro na spokojnie dotrzeć na werwę. Prędkości, bo to pewnie Was ciekawi. Wiecie co, w tej początkowej drodze, tak powiedzmy do Płońska, jechałem w okolicach 100 km na godzinę. Później jak droga się zrobiła trochę lepsza, zacząłem jechać 120, ale zauważyłem, że przy 120 jest sporo wyższe zużycie paliwa, prądu. I zacząłem szukać takiej optymalnej prędkości. Moim zdaniem taka prędkość jest około 110 licznikowych. Trasę właściwie pokonałem w trybie Eco Pro. Szczerze, jakoś nie czułem potrzeby przełączania na tryb komfort, a już na pewno na tryb sport. To, co ja zauważyłem, to te tryby przede wszystkim różnią się czułością pedału gazu. Ten tryb sport w ogóle mi nie pasuje, bo auto jest nienaturalnie nerwowe. Jest już dosyć późno, więc ja już idę spać, ale nie wyłączajcie tego filmu, bo w drugiej części, czyli w części powrotnej, opowiem Wam, jak wygląda druga alternatywna trasa autostrado, oraz przede wszystkim opowiem Wam o rzeczach, które mnie bardzo irytują w tym samochodzie, a niestety jest ich dosyć dużo. Do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że relacja z werwy Wam się podobała. Jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, to ona jest tutaj na górze. Sama podróż z Warszawy do Trójmiasta autem elektrycznym właściwie nie jest żadnym problemem, dlatego chciałem sobie utrudnić zadanie i wybrałem miejsce, które jeżeli chodzi o polską elektryczność jest dosyć istotne, ale niestety jeżeli chodzi o ładowarki, to jest pustynią. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jakie to miejsce, no to zobaczycie w dalszej części filmu. Tak się złożyło, że nawigacja prowadziła nas przez dosyć znane miejsce na mapie motorsportowej, jeżeli chodzi o Polskę, bo jest to trasa wyścigu górskiego w Sopocie. I to jest chyba bardzo dobre miejsce, żeby porozmawiać na temat właściwości jezdy BMW i3S. To, co na pewno może czynić BMW i3S autem sportowym, to jest mega bezpośredni układ kierowniczy. I tak jak wcześniej wspominałem, że on w trasie rzeczywiście jest delikatnie denerwujący, bo każdy najmniejszy ruch czy nierówność od razu wytraca nas z toru jazdy, no to w takich miejscach jak właśnie trasa wyścigu górskiego w Sopocie, on się idealnie sprawdza. Kolejnym elementem BMW i3S, o którym można teraz powiedzieć, to jest zawieszenie. Z tyłu mamy zawieszenie wielowahaczowe. Ten samochód naprawdę w takich warunkach prowadzi się jak auto sportowe.
i zobaczcie teraz na moją kierownicę. Mamy jedną z ciasnych sopockich patelni. Ja skręcam mniej niż pół obrotu i już jesteśmy na górze. Więc właściwie w bardzo ciasnych zakrętach można tym samochodem jeździć bez odrywania rąk. Ręce cały czas za 15 trzecia. Obniżyliśmy średnią prędkość, teraz właściwie poruszamy się 50, 70, 80 km na godzinę i odkryłem chyba największą wadę BMW i3. Największą wadą tego samochodu jest to, że ma dach. Tak. Oczywiście wiem, że można zamówić wersję z szyberdachem, ale jest to szyberdach trochę oszukany, ponieważ oczywiście on jest szklany i z zewnątrz wygląda, jakby rzeczywiście pół dachu się otwierało, ale fakt faktem jest tak, że przez to, że dach, tak jak wspominałem na samym początku, jest częścią monokoku karbonowego, no to ma wycięte tutaj tylko takie kwadratowe otwory, co daje tylko substytut auta bez dachu. Wydaje mi się, że właśnie takie samochody z silnikiem elektrycznym, które no, nie poruszają się za szybko, właśnie idealnie by się sprawdziły jako kabriolety, gdzie ta prędkość średnia jest dużo mniejsza. Bo właśnie taki wolny cruising, gdzie słyszymy tylko szum powietrza, czujemy wiatr we włosach, wydaje mi się, że to może być ogromną frajdą. I zastanawiam się, dlaczego takie samochody właściwie się nie pojawiają na rynku. Nie, musieliśmy trochę zweryfikować nasze plany, bo... Cały czas na drodze pojawiały się niespodzianki. Tak, był znak dożynki, a jako że nigdy w życiu nie byłem na dożynkach... Jak to nie byłeś? No nie byłem, przecież to jest idealna okazja, Marcin, żeby pojechać na dożynki. No to jesteśmy. Chleba ze szmulta tradycyjnego. To tak naprawdę stowarzyszenie kobiet wiejskich. Konkurs Piękna Wieś. Są piękne dobrze, także drugie miejsce. Za te piękne miejsca. Mam pewien problem z tym samochodem, ponieważ nie ma tutaj do końca takiego wskaźnika zużycia prądu. W normalnych samochodach jest proste. Jeżeli mamy zbiornik 60 litrów, auto pali 10 litrów na 100 km, no to wiemy, że przejedziemy na tym zbiorniku 600 km. Proste. Tutaj jest tak, że pojemność baterii jest wyrażona w amperogodzinach. Zużycie chwilowe jest w kilowatach. Zaraz to będziemy musieli sobie przeliczyć. Tak jak widzicie, pokonałem już około 520, a właściwie dokładnie 522 km. Moje średnie zużycie to jest 15,6 kW na 100 km. I zaraz sprawdzimy, jaki to jest realny zasięg na naszych bateriach. Więc 15,6 kW. 15 600 W. I to się równa. Wiemy, że nasz samochód ma 350 V. I nie wiemy, ile zużywa amperów. Czyli ampery to są X. X-y wyrzucamy tutaj przed nawias. 1000 piętro podzielić na 350. Się równa 44,5 ampera. Czyli żeby przejechać 100 km potrzebujemy 44,5 ampera. Wiemy, że ten model ma baterię 94 ampery, czyli 94 wrzucamy tutaj. Podzielimy 94 na 44,5, czyli realny zasięg i trójki, tak jak my jechaliśmy w naszym na razie teście, który miał 520 km, to jest 211 km. Czy to dużo, czy mało, to akurat zostawiam Wam do oceny. Celem naszej dzisiejszej wyprawy jest Jezioro Żarnowskie, a właściwie miejsce, gdzie miała powstać pierwsza i jedyna elektrownia atomowa w Polsce. I właśnie to miejsce symbolicznie wybrałem do tego, by porozmawiać o naszym samochodzie, o tym, jak się go użytkowało, o tym, co sądzi również o nim moja dziewczyna ukochana. Spędziłeś już 500 km z przodu na naszym samochodzie. Powiedz mi, jak się jechało? Bardzo wygodnie, jest bardzo dużo miejsca na nogi. Może pokażemy, co? Jasne. I rzeczywiście miejsca jest sporo. Ale cały czas chciałaś usiąść z tyłu. To dobrze, to teraz pokaż, jak tu się wsiada. Żeby otworzyć tylne drzwi, musimy najpierw otworzyć przednie.
Okej. Fotel jest dosyć mocno odsunięty, więc jest mało miejsca na nogi, no ale cóż. Zmieściłam się. I jak się siedzi? Jest mi bardzo wygodnie. Naprawdę? A nie czujesz tak, że nogi masz jakoś trochę za wysoko? Nie. Absolutnie nie, jest bardzo wygodnie. Masz miejsce nad głową? Jak najbardziej. Chociaż może jest sporo. Trochę wyższe osobniki miałyby problem. Teraz zasymulujemy taką sytuację typowo uberkową, czyli podjeżdża samochód i osoby z tyłu wychodzą. I teraz tak. Jako że pas kierowcy jest przyczepiony do słupku B, a słupkiem B są tutaj drzwi, więc żeby wyjść, ja muszę najpierw odpiąć pas, później otworzyć drzwi. Następnie ja otwieram drzwi. Tak, muszę je otworzyć na tyle mocno, żeby one przy otwieraniu się nie dotknęły ze sobą i dopiero wtedy druga osoba może wyjść. Więc coś, co jest chyba jednym z większych atutów tego samochodu, czyli brak słupka B i te bardzo widowiskowo otwierane drzwi, one stwarzają też sporo problemów. Patrząc na początku na te hamulce, wydawało mi się, że ten samochód będzie miał spory problem z hamowaniem, jednak same hamowanie silnikiem w tym aucie jest na tyle skuteczne, że większość trasy, i to jest bardzo istotne przy uczeniu się jeżdżenia autem elektrycznym, można trasę pokonywać po prostu bez używania pedału hamulca. Ja praktycznie hamulec naciskałem tylko i wyłącznie w jakichś tam sytuacjach awaryjnych, bądź w momencie, kiedy już dotaczałem się do czerwonego światła, tak żeby finalnie ten samochód zatrzymać. Wydaje mi się też, że w tym samochodzie te hamulce naprawdę będą się bardzo powoli zużywać, więc takie koszty jakieś tam eksploatacyjne wydaje mi się, że będą dużo niższe niż w tradycyjnym aucie spalinowym. Zgodnie z planem, który założyłem na początku, w drogę powrotną chcę skorzystać z autostrady A1, na której jest niebieski szlak Lotosu. Jak to ciekawie brzmi, niebieski szlak Lotosu. To jest ta ładowarka, której potrzebuję. To jest ta ładowarka, której potrzebuję. Ładowarki na stacjach Lotosu działają w ten sposób, że dostajemy kartę, którą przykładamy. Jest to szybka 50-kW ładowarka. 17.22, ja mam mniej więcej połowę baterii. Zobaczymy, ile czasu zajmie naładowanie do pełna. Jest 17.58, wróciliśmy po maku i ładowarka się sama wyłączyła, to znaczy, że samochód się naładował równo do 100%, więc wow, szybko. Jedziemy dalej. Jedziemy właśnie obwodnicą Trójmiasta, która jest dosyć pagórkowata i tak obserwuję wskaźnik zużycia chwilowego, o którym już opowiadałem. I zastanawia mnie jedna rzecz, jak samochód elektryczny zachowuje się w górach. Mam pewne wrażenie, że w górach może być tak, jeżeli trasa będzie wyglądała w ten sposób, że mamy spory podjazd, a dalsza część jest z górki, to może być tak, że ten zasięg będzie dużo wyższy niż w przypadku takiej trasy płaskiej. Zużycie energii przy podjeżdżaniu pod górkę jest, powiedziałbym, jakieś 1,5-1,7 razy większe niż przy jeździe po płaskim. Natomiast przy zjeździe z górki nie jest tak, że my mamy zużycie zero, tylko my produkujemy energię, więc w ogóle może być tak, że z tych 220 około kilometrów, o których wspominałem wcześniej, ten zasięg może być jeszcze większy. Chciałbym się również odnieść do wersji REX, czyli z generatorem prądu, i uważam, że ona jest absolutnie bez sensu. Na początku mi się wydawało, że fajnie, no mamy elektryka, generalnie jest cicho, jak tak się złoży, że się gdzieś nie dotankujemy, to możemy się przejechać. Ale użytkując ten samochód, dochodzę do tego, że w tym momencie nawet, już teraz, ta sieć ładowarek jest tak bogata, że ja mam cały czas ten kabel 220 V w bagażniku, ani razu go nie użyłem, bo po prostu nie ma takiej potrzeby. Nawet wjeżdżając w jakieś takie czarne dziury bez ładowarek, no to nie ma tutaj problemu, bo gdzieś ta ładowarka 80-100 km dalej jest, więc przy zasięgu w okolicach 200 km takie rzeczy da się pokonywać. I dlaczego REX jest bez sensu?
kilku powodów. Pierwsza rzecz, że nazwijmy to, zabrudzamy tutaj ten czysty elektryczny samochód silnikiem spalinowym, który ma pojemność tylko 600 cm, dwa cylindry, niewielką moc, więc wyobraźcie sobie, to jest mniej więcej silnik pokroju silnika z malucha, który pracuje pod dużym obciążeniem, bo ten samochód z pasażerami waży około 1400 kg, więc ten silnik pracuje na najwyższych swoich obrotach. Jest przez to głośny. Dodatkowo no, będzie wymagał serwisowania, więc to, czego nie mamy w tej wersji, w pełni elektrycznej, czyli rozrządów, olejów, świec, innych rzeczy, które się zużywają w silniku spalinowym, no to tam będą, więc dlatego też uważam, że wersja Rex jest bez sensu. Jesteśmy na wjeździe do autostrady i to jest jedyna szansa, właściwie okazja, żeby sprawdzić pewną rzecz, która pewnie Was mocno interesuje. Przyspieszenie? Co mówiłaś? Przyspieszenie? No, tak jakbyśmy byli w wesołym miasteczku. Na pewno zapytacie o wartości tego przyspieszenia. Wiecie co? To jest tak, że ciężko mi je powiedzieć. Nie dlatego, że nie mam sprzętu pomiarowego, ale mam wrażenie, że ten samochód za każdym razem napędza się zupełnie inaczej. Zależy to od ilości odbiorników prądu, zależy to od tego, jak jest naładowana bateria. Mam wrażenie, że też zależy od samego stylu jazdy. Jeżeli jeździmy tak, że cały czas przyspieszamy, hamujemy, to nie wiem, czy to, że baterie się bardziej rozgrzewają, sprawia to, że nie każde przyspieszenie jest dokładnie takie same. Więc ja bym się jakoś tak bardzo mocno nie ekscytował tymi wartościami, które są podane. I to, co jeszcze warto powiedzieć, to to, że te przyspieszenie jest zupełnie inne niż w aucie z silnikiem spalinowym. Tu jest w okolicach 7 do setki, czyli to jest na poziomie auta typu GTI. Tylko wiecie co? To przyspieszenie dzieli się na różne fazy, bo dużo osób myśli, że ten silnik elektryczny daje moment obrotowy od razu, więc jest takie maksymalne przyspieszenie od zera. Teoretycznie tak, ale tylko w momencie, jeżeli mamy prędkość z jakieś powiedzmy 50 km na godzinę. Jeżeli startujemy od zera, to problemem są te wąskie opony, o których wspominałem już nieraz. I myślę, że moc silnika jest bardzo mocno tutaj połączona z systemem kontroli trakcji i tym samochodem po prostu się rusza na tyle szybko, na ile pozwalają te opony, więc przyspieszenie wygląda w ten sposób, że od 0 do 40 powiedziałbym, że jest żwawo, a dopiero od 50 do setki robi się tornado. 19:36, kolejne ładowanie. Podłączyłem się z jakieś 5 minut temu. Teraz miałem dystans około 140 km od poprzedniej stacji i starałem się utrzymywać prędkość autostradową, czyli 130-140 na tempomacie. I właściwie bateria się skończyła prawie po tych 130 km. Zostało mi tam już 20%, więc teraz będzie prawie pełne tankowanie. Się okazuje, że znowu drugi samochód elektryczny się utankuje, więc ruch jest. Ten przystanek był dosyć długi, bo właściwie mamy już 20:27, czyli ładuje się prawie godzinę. Tak czy inaczej odłączam się i w drogę. Kolejny postój, kolejny Lotos i kolejna wolniejsza ładowarka niż być miała, bo mamy tutaj napięcie 354 V i amperaż na poziomie 100. To oznacza, że to jest tylko 35 kW. Niestety moja przygoda z BMW i3S i Noji Go powoli już dobiega końca. Były to naprawdę fajne 3 ostatnie dni, ale należałoby te podsumowanie podzielić na kilka części. Pierwsza, czy jest trudne podróżowanie autem elektrycznym po Polsce? Tak jak widzieliście, nie, jest tak naprawdę bardzo łatwe i jedyną tylko kwestią jest to, czy macie więcej czasu na doładowywanie. Ale to, ile jest w tym momencie ładowarek w zupełności, pozwala, żeby właściwie w każde miejsce w Polsce dojechać bez problemu. Według mnie, jeżeli chodzi o podróż autem elektrycznym z Warszawy do Trójmiasta, no to zdecydowanie lepiej jest jechać
S7. Dlaczego? No bo przede wszystkim jest krócej, a autami elektrycznymi, tak jak widzieliście, no nie możemy się poruszać zbyt szybko, bo przy tych 140, które możemy jechać na autostradzie, to po prostu ten akumulator nam się skończy bardzo szybko. Z drugiej strony na autostradzie mamy bezpłatne ładowarki Lotosu. Na tych ładowarkach są korki, one są też sporo wolniejsze niż ładowarki Greenwaya. One w zapowiedziach czytałem, że mają mieć do 70 kW, ale realnie było to między 20 a 30 kW. Jeżeli jesteśmy przy cenach, no to trzeba wspomnieć, ile mnie kosztowało ładowanie. Wiecie co, z Greenwayem jest o tyle ciekawie, że mimo że trzeba tam podać kartę kredytową, to należności nie są ściągane od razu, tylko jest jedna faktura zbiorcza na koniec miesiąca. W podsumowaniu wyszło mi za całą tą wyprawę, za wszystkie ładowarki Greenwaya, około 120 zł. W przeliczeniu na zużycie wychodzi mniej więcej 10 zł za 100 km. No i właśnie, i w tym momencie przechodzimy do samego BMW i3S. Pierwsza, najważniejsza rzecz. Literka S na końcu BMW i3 wcale go nie czyni autem sportowym. Dane techniczne mówią, że rzeczywiście jest tu mocniejszy silnik, ale pamiętajcie, że jest to auto elektryczne. One za każdym razem przyspiesza inaczej. Szczerze, ja nie odczułem jakiejś różnicy, że ten samochód jest dużo szybszy niż zwykła wersja. Natomiast to, co odczułem, to to, że zawieszenie zdecydowanie jest dużo mniej komfortowe. A to, że one jest twarde, wcale nie sprawia, że tym samochodem można jeździć szybko po zakrętach, bo ograniczeniem są tu niestety właśnie koła, które przez to, że są wąskie, no nie są w stanie wygenerować nam dobrej przyczepności. Na koniec zostaje pytanie, z którym zostawię Was samych. Czy ten samochód na pewno jest ekologiczny? Wiecie co, w perfekcyjnym świecie, jeżeli mielibyśmy energię elektryczną w 100% z zasobów odnawialnych, to myślę, że tak, ale w warunkach Polski, gdzie energię elektryczną mamy z tych kominów, no właśnie, nie jestem specem, czy to, że w tym samochodzie nie ma rury wydechowej, a jest ona tam, czy to właśnie sprawia, że to auto jest ekologiczne.